wczoraj oficjalnie przywitało nas lato. A od dziś dni coraz krótsze. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy od Pomorza po Śląsk. Opady miejscami mocniejsze i burze. Im dalej na wschód, tym pogodniej. A na termometrach od 13 stopni na Suwalszczyźnie po Gdańsk do 19 na południowym zachodzie. Przed południem na północnym wschodzie pogodnie i tutaj najwięcej słońca. Poza tym w wielu miejscach przelotnie popada deszcz, lokalnie przejdą burze. Wietrznie podczas burz oraz w Sudetach. I od 16 do 27 stopni. W drugiej części dnia większe przejaśnienia na Mazurach, po Podlasie. Na pozostałym obszarze opady deszczu oraz burze, które zwłaszcza na południowym wschodzie mogą być groźne. Z porywistym wiatrem, gradem i ulewnym deszczem powodującym podtopienia. Na zachodzie chwilami dokuczliwy wiatr. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym zachodzie do 30 na Podkarpaciu. W sobotę od Pomorza po zachodnią część Dolnego Śląska słońca nie zabraknie. Poza tym przewaga chmur i w wielu miejscach opady deszczu, na wschodzie ciągłe. Wiatr w górach silny i od 18 do 24 stopni. W strefie opadów na wschodzie może być miejscami około 16. W niedzielę przewaga chmur we wschodnich rejonach po Małopolskę i miejscami jeszcze popada deszcz. Im dalej na zachód, tym słońca więcej i tam do 27 stopni. Na południowym wschodzie zaledwie 19. Życzę Państwu udanego popołudnia i do zobaczenia.